Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę kolejny tani multimetr, Anenk 616, kupiony w Chinach w promocji za niecałe 55 zł z wysyłką. W poprzednim filmie pokazywałem model SZ02, jeszcze tańszy, kupiony za niecałe 35 zł. Będzie więc sporo porównań. Na początek to, co mamy w pudełku. Jest multimetr, sondy, termopara, instrukcja obsługi po angielsku i dwie w językach, których nie rozróżniam. Jest też etui, czego nie było w SZ02. W komplecie nie ma natomiast baterii. Jest to tak zwany smart multimetr, czyli bardziej zautomatyzowany niż typowe multimetry używane powszechnie do tej pory. Ma to swoje zalety, ale ma też wady. Czy warto kupić ten multimetr? Do czego się nadaje? Kiedy się przyda? I czy będzie lepszy od SZ02? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od parametrów podanych przez producenta. Na ekranie zdjęcie instrukcji obsługi. Możecie sobie zatrzymać i obejrzeć. Co możemy mierzyć tym multimetrem? Producent niestety nie podaje minimalnych wartości, a jedynie zakresy. Napięcie stałe i zmienne. W zakresach od 600 mV do 600 V. Rezystancja. W zakresach 600 ohmów do 60 megaohmów. Prąd stały i zmienny. W zakresach 600 mA do 10 A. Pojemność w zakresach od 6 nanofaradów do 60 milifaradów. Częstotliwość do 10 MHz i temperatura od 0 aż do 400 stopni Celsjusza. Przyjrzyjmy się jeszcze przyciskom na obudowie. Od lewej mamy włącznik, wybór funkcji, zatrzymanie wyniku i podświetlanie. Jednocześnie ekranu i diody z tyłu. W SZ02 było to rozdzielone. Mamy natomiast wiele funkcji do wyboru, przez co przejście do odpowiedniej wymaga wielu kliknięć, a ikony nie są w tej samej kolejności. Łatwo kliknąć za wiele razy i zaczynać od początku. W przeciwieństwie do ZS02 sondy nie są uniwersalne. Nie będzie tak łatwo wymienić je na lepsze. Zaczynam od trybu auto. Wydaje się, że działa znacznie szybciej i lepiej, ale porównajmy. Z różnic w 616 mamy bar graf oraz wskaźnik pokazujący funkcję. Może być to bardzo przydatne. Multimetry różnią się też znacząco wymiarami. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli pomiarów. Zobaczcie, jak różni się prędkość działania. Różnica jest naprawdę duża. Napięcie zmienne. Tutaj ta różnica nie jest aż tak duża, a wskazania podobne. A co z True RMS? Też jest. Dla sinusa i trójkąta działa całkiem dobrze, gorzej dla prostokąta, podobnie jak w SZ02. To nadal bardzo tani multimetr, więc nie wymagajmy zbyt wiele. W
Wróćmy jeszcze do pomiaru napięcia. Będę je płynnie zmieniał. Zwróćcie uwagę na wyświetlacz 616. Przy napięciu powyżej 11 V napięcie jest pokazywane, ale inne elementy wyświetlacza zachowują się nieprawidłowo. A od około 18 V wszystko wraca do normy. Nie wiem, czy tylko mój egzemplarz tak ma, czy inne także. Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie. Mierzę napięcie przemienne z sieci. Porównując do miernika instalacji, praktycznie mamy taki sam wynik. Podobnie jak SZ02. Sprawdzę wykrywanie faz. Zobaczcie, ile trzeba się naklikać, aby przejść do tej funkcji. Sygnalizacja dźwiękowa nie jest aż tak głośna jak w SZ02. Brakuje też sygnalizacji wizualnej, a szkoda. NCV. To sygnalizacja tylko dźwiękowa i podobnie jak w przypadku SZ02 działa przy małej odległości. Test ciągłości. Działa praktycznie tak samo jak w SZ02. Zobaczmy pomiar pojemności. Znowu trzeba się naklikać, a ikonki w innej kolejności nie ułatwiają zadania. Zbieram nóżki kondensatora i mierzę. Na wynik pomiaru trzeba trochę poczekać, a przy okazji znowu pojawił się problem z wyświetlaczem. Zauważyłem, że występuje w pewnych zakresach. Przy pomiarze mniejszej pojemności jest już ok. Sprawdzam też, jak mierzy kondensatory o mniejszej pojemności. Wyniki właściwie podobne do SZ02. Niestety nie ma możliwości zweryfikowania, jak daleko od rzeczywistości. Pomiar diody. Tu sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku SZ02. Pomiar prądu. Tu trzeba zmienić położenie sond. W przeciwieństwie do SZ02 nie jest to automatycznie wykrywane. Trzeba rozpocząć pomiar, aby zmieniła się funkcja multimetru. Tu znowu, w pewnym zakresie wartości, pojawia się problem z wyświetlaniem. Wskazania natomiast zbliżone są do tego, co pokazuje zasilacz serwisowy. Sprawdzam teraz pomiar dystancji w trybie automatycznym i porównam z SZ02. Nie widać tu większych różnic w działaniu. Są raczej w wynikach pomiarów, ale o tym w dalszej części. Thank you.
pomiar temperatury. Tu wskazania są podobne. Sprawdziłem też we wrzątku i w wodzie z lodem i uzyskałem nieznacznie bliższe wyniki. 99 stopni Celsjusza i 2 stopnie Celsjusza. Anenk 616 posiada pomiar częstotliwości. Nie ma tego poprzednio testowany FZ02. Sprawdzę, jak to działa. Niestety, nie mam dobrych źródeł wyższej częstotliwości. Skorzystam z wbudowanego w oscyloskop USB generatora. Na początek 1 kHz i wypełnienie 50%. Następnie 1 MHz i wypełnienie też 50%. Zmniejszam na 100 kHz i zmieniam współczynnik wypełnienia na 90 i 10%. Mamy porównanie dwóch tanich multimetrów. Główne różnice: SZ02 jest wolniejszy, ale ma uniwersalne sondy, lepsze podświetlanie i latarkę. 616 może dodatkowo zmierzyć częstotliwość, jest szybszy, ale w moim egzemplarzu występował problem z wyświetlaniem. Niestety, nie mam jak zweryfikować, który jest dokładniejszy. Nie ma to też pewnie większego sensu, ponieważ w tej półce cenowej różnice pomiędzy egzemplarzami mogą być całkiem spore. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Multimetr zostaje u mnie i jeśli będę mógł, sprawdzę i odpowiem. Zapraszam także do subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.